Panowie, bardzo miło was widzieć. Tym razem Asia Express, fajny projekt i myślę, że takie spełnienie marzeń dla każdego, kto w tym świecie show biznesowym się obraca. Pytanie, czy to zaproszenie, ten telefon was w jakiś sposób zaskoczył, czy trochę manifestowaliście, czy trochę wypowiadaliście na głos to wasze marzenie? Jezu, totalnie widzisz, trudne słowa. To samo, cztery sylaby i wiesz. Manifestacja. Tak, nie, nawet mało tego, zapisaliśmy sobie, bo ktoś nam powiedział, musicie sobie zapisać, że to nie tylko musisz mieć w głowie, musisz zapisać. Tak. I pamiętam, że... Jessica. Nie, ale blisko. I powiedział, musicie sobie zapisać, co chcecie osiągnąć. I pamiętam, że zapisałem Asia Express. Wiesz co, to jest tak, że my bardzo chcieliśmy iść do tego programu i nie ukrywam, że nawet tam zgłosiłem swoją kandydaturę, że jak gdyby coś, to my w ogóle bardzo chętnie. No ale ten sam telefon, wiesz, no jakby przyszliśmy casting, dowiedzieliśmy się, że ten casting jest bardzo trudny i że jest bardzo dużo chętnych, że gwiazdy właśnie same się zgłaszają. Dokładnie. No i tak mówię, Oli, no to nie wiem, czy to wyjdzie, ale wiesz, to było dalej zapisane. I słuchaj, było tak, że robiliśmy jakieś zakupy w ogóle ubraniowe, Oli w przymierzalni, ja tam w powieszakach. Słuchaj, nagle dostaję telefon. Jacek, czy wy jesteście już spakowani? I ja po prostu mówię, nie mogę się zacząć drzeć tutaj na środku sklepu. I tylko wbiegam do przymierzalni, otwieram i tylko zaczynam skakać. On mówi, Azja. No i raz zaczęliśmy, wiesz, skakać w tej przymierzalni. No i mieliście czasu, żeby tak się przygotować? No tak około miesiąca. Miesiąc. Około miesiąca i myśleliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowani. Nic bardziej mylnego, okazuje się, że dziewczyny były dużo lepiej przygotowane niż my. No właśnie, bo to zwykle tak bywa, że szczególnie po tych wielu edycjach pary sobie wyobrażają, okej, spakujemy sobie to, będziemy przygotowani. Nie zapomnimy o tym, będziemy przygotowani. Ale potem jesteście na miejscu i okazuje się, że wszystko jest wywrócone do góry nogami. Co was najbardziej zaskoczyło? Z czym były te pierwsze problemy? Wiesz co nas zaskoczyło? To, że nasze plecaki były najcięższe ze wszystkich plecaków. Ale to przekąski? Tak, takie saszetki też. Co wzięliście z Polski? Wiesz co, nie wzięliśmy nic z Polski, tylko takie specjalne saszetki, że jak dolejesz wody i wymieszasz... Znaczy się, no tak, ale że wymieszasz, to nie była kiełbasa na przykład, którą byśmy mogli mieć w plecaku, wiesz o co chodzi. Że wymieszasz i masz taki gotowy posiłek, albo też dużo chusteczek, że jakbyśmy nie mieli prysznicą, to wtedy będziemy... Że się umyjemy, wiesz, to jakieś rzeczy na przebranie, maszynka do golenia się też znalazła, dokładnie, a też jakieś ładniejsze rzeczy, że w razie jakbyśmy mieli iść do jakiegoś tam ładniejszego miejsca, nie wiem, szukać noclegu w jakimś fajnym domu, no to żeby się jakoś przebrać, ale... Tak, i któregoś momentu przychodzi właśnie Janek Bochowicz, podnosi wszystkich plecaki i mówi, panowie, wy chyba macie nawet cięższe od naszych. A ja mówię, i ty był tak do Oliego, mówię, teraz wiesz, dlaczego po prostu zawsze jesteśmy tacy zmęczeni. To był wasz trening chyba też, co? Ale powiem ci, właśnie to miało swoje plusy, bo fajnie tyłek się wtedy rzeźbił, jak się dźwigało taki plecak, więc jakby tak, wszystko na plus. Tak, Oli na mówił, wow, ale mam fajny tyłek. To opowiadam, słuchajcie, te plecaki... Nawet specjalnie nie trzeba prosić o tytuły, wy po prostu sami tutaj wyrzucacie zawsze. To jest tak, że ten program to jest też taka fajna sprawa, by zobaczyć, jak bardzo gościnni są ludzie na tych terenach, na których Asia jest akurat nagrywana. Jak było w tym przypadku? Czy was czasami wzruszały te gesty takiej solidarności i gościnności od lokalesów? Oj, bardzo. Ja tam chyba, ja płakałem, ty chyba mniej płakałeś, ale ja miałem bardzo dużo takich przypływów wdzięczności i to jak mnie dotykało, jak ludzie potrafią być bezinteresownie mili dla ciebie. I to już w ogóle chyba w pierwszym odcinku będzie, my tam po prostu płaczemy, bo ktoś powiedział, słuchaj, to jest program, my się ścigamy, jesteśmy głodni, mówi, już nic więcej nie mówcie. Słuchaj, pojechał, kupił nam tyle jedzenia, że jeszcze dzieliliśmy się z całą ekipą. Więc i co było w ogóle najbardziej chyba nas dotknęło, to, że ludzie, którzy mieli najmniej, byli najbardziej chętni i skorzy do pomocy. Tak, ale w ogóle też na Filipinach ludzie są naprawdę bardzo otwarci, oni tam liczą bardziej na społeczność niż to, co tak naprawdę materialnie mają, więc to było fajne zobaczyć tak naprawdę duże społeczności, gdzie masz wnuczków z babcią, mamy, ciocie, piątych kuzynów i oni wszyscy siedzą razem i się jakby cieszą tym swoim życiem, a też kiedy widzą ciebie, jakby nieważne kim jesteś, tylko oni po prostu mówią, hej, chodź tutaj się napij, tu zjedz i tak. Jakby często było tak rzeczywiście, że po prostu... To było bardzo wzruszające, tym bardziej właśnie na samym początku, że jakby wchodzisz w tę sytuację, nie wiesz jak tam jest, nie masz nic tak naprawdę, a dostajesz wszystko po prostu bez zawahania. No, to tak. Wy tę gościnność odbieraliście nie tylko jako uczestnicy programu, ale też jako para jednopłciowa, co jednak w pewnych krajach, częściach świata może być w jakiś sposób ciekawe. I tutaj pytanie, bo faktycznie nagrania były Tajwan i Filipiny, jeżeli dobrze pamiętam. Jak wy tam się odnajdywaliście właśnie jako para? Czy mogliście sobie pozwalać na jakieś czułości? Jak to jest? Wiesz co, no Filipiny i tak to są w ogóle bardzo, w ogóle otwarte, w ogóle Filipiny mają tak zwaną, w ogóle trzecią płeć, więc pamiętam, że mieliśmy taki
taki dylemat, czy jakby od razu mówić, że jesteśmy parą, czy chwilę poczekać. I pamiętam, że siedzieliśmy u takiej starszej pani w domu. Ona miała jakieś tam dwie dziewczynki i jej mąż gdzieś pojechał. No i tak siedzimy przy stole, ona opowiada, no a że czy wy bracia, czy koledzy? Mówią, nie, że to jest mój chłopak. I ona po prostu patrzy i tak nagle wielki uśmiech, spuszczone w ogóle powietrze i mówi, to ja wam teraz wszystko pokażę. I to było to takie... jedna sypialnia. Tak, tak, w sensie tak naprawdę było. W sensie każdy tak jakoś super reagował na to, nie było takiego o, tylko było o, chłopacy, ha, 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 jak fajnie, że super jesteście razem, dokładnie. Ale w taki bardzo miły, ona była zastydzona takim, że w ogóle nie pomyślała o tym i że to właśnie nie było na śmieszne, że było takie miłe. I no... Czy wam się czasami zdarzało, czy w programie, czy podczas poprzednich podróży po prostu udawać, czyli mówić, że jesteście braćmi? Nie. Nie, ani razu chyba nie było takiej sytuacji, ale też jakby mieliśmy, jakby nawet nie rozmawialiśmy o tym, ale jesteśmy już na takim etapie, jakby nie ukrywamy w ogóle tego, kim jesteśmy, więc no nie było nawet takiej rozmowy, żeby udawać, a w razie czego to jesteś moim bratem. Więc nie, no. Jest mój chłopak, to jest mój narzeczony, jak mówiłeś przed chwilą. Już teraz narzeczony, tak, tak. No. W Azji no nie mogłem, nawet pamiętam, że jedna z reporterek podpytała się, no ale no to jak, kiedy chłopak? Ja mówię, no słuchaj, nie wiem, ja nie mam jeszcze pierścionka na palcu. Oli mówi, ja też nie mam. No i w zasadzie na tym się temat skończył. No i zobacz. No i wyszło. To jest niezwykła sprawa i wielkie gratulacje. Przed chwilą ktoś mnie tutaj zapytał, jak to jest, to kto się komu oświadcza, kto czuje pierwszy tę potrzebę serca i czy to ten drugi też musi, jak u was było? Wiesz co, ja myślałem, żeby się oświadczyć Oliemu od jakiegoś czasu i tak nie wiedziałem, czy to jest ten odpowiedni moment, no ale... Oli ewidentnie, tak, uprzedził. Więc no też były właśnie takie śmieszne rozmowy nawet a propos, jakby, jak nas podpisać w programie. No i to było coś takiego, że o, chłopak narzeczony, partner. No tak się śmieliśmy, no narzeczony, no jakby ja bym, no to gdzie ten pierścionek? No już wtedy też wiedziałem, że tak naprawdę już jesteśmy na tym etapie, że to nie będzie takie zawahanie, tylko po prostu już chyba oboje czujemy, że to jest odpowiedni moment, no i... Tak, wymyślił cały plan, no... I proszę bardzo. I proszę bardzo. I to się pięknie świeci. Bardzo. Tak, tak świeci się. Ty też, Jacek, mówiłeś z dumą o tym, że możesz mówić mój narzeczony i to jest pewnie taka piękna chwila, bo domyślam się, że nie zawsze w swoim życiu myślałeś, że będziesz mógł to powiedzieć. Czy to jakby było tak, że trochę przez swoje doświadczenia, czy przez jakieś swoje inne związki nigdy w głowie nie miałeś tej pewności, że ta chwila nastąpi? No tak, totalnie przez te wszystkie związki i te zawody miłosne, które, wiesz co... Dużo mnie nauczyły i na pewno zwróciły uwagę na to, czego nie chcę mieć w swoim partnerze, a co na pewno chciałbym mieć. I tak, no przyszedł taki moment, że już masz, nie wiem, 34 lata, okazuje się, że no nie możesz kogoś poznać, że zawsze jest jakiś problem, że po jakimś czasie wypływa kto, kim jest naprawdę. No i wiesz, miałem bardzo dużo znajomych właśnie za granicą, którzy byli właśnie mężem i mężem, czy narzeczonymi. I tak pomyślałem sobie, że fajnie by było mieć kiedyś, móc do kogoś powiedzieć mąż albo narzeczony. No i słuchaj, tak jakoś się fajnie to życie ułożyło. Może teraz widzisz manifestację, teraz mi wyszło to słowo. Może to wyszło, no i w końcu mogę. I to jest, wiesz, fajne uczucie. Też nie każdy w waszej sytuacji miałby tak wiele wsparcia od bliskich, którzy są właśnie dla was ogromnym wsparciem. Jak oni zareagowali na te wszystkie nowiny? Najpierw zaręczyny, potem za chwilę ślub. Moja mama była tylko na mnie zła, dlatego że nie powiedziałem jej wcześniej, ale powiedziałem, no mama wypaplałabyś wszystko, więc wolałem ci nie mówić. Ale wszyscy byli tak naprawdę mega podekscytowani. W ogóle Jagna też do nas zadzwoniła, powiedziała, Boże chłopak, jakie to jest cudowne. Każdy tak. Naprawdę, wszyscy byli... chyba pozytywnie zaskoczeni. Także to tak. Tak. Żyjemy w takiej bańce, że w Warszawie to wszystko jest takie normalne, czy jednak jest jakaś część Polski, gdzie to jednak się tak szybko wszystko nie zmienia? Jakie jest wasze zdanie? Nie, na pewno jest część Polski, w której się tak szybko nie zmienia i pewnie długo jeszcze taka... tak zostanie. Natomiast wydaje mi się, że jest chyba większa liczba osób, która jakby... dla których już nie ma tego rozgraniczenia, już nie chcą... mieć z tym problemu, znaczy ja mam takie odczucie i to widać, wiesz, po prostu nawet w wiadomościach, czy tego ile osób napisało pod naszym postem zaręczynowym i tak naprawdę nie wiem, czy tam był jakikolwiek zły komentarz, który by w ogóle coś ciekawe, powiedział. Że nie było. Nie, jakieś rzeczy, może jeden czy dwa, ale to takie, co się zdarzają tam oczywiście, jakieś takie czysto hejterskie. Ale tak wracając właśnie do tej bańki, no bańka dużego miasta na pewno jest. Ja też jestem z Gdańska, Gdańsk też wydawało mi się zawsze, że jest bardzo otwartym miastem, więc wydaje mi się, że na pewno gdzieś są, bo często też na przykład, no nie wiem, ostatnio mieliśmy chyba na kampusie, jak byliśmy, właśnie rozmowa a propos tego, że jeżeli ktoś się czuje na przykład, co bym chciał przekazać, że jeżeli ktoś jest na przykład z takiego małego miasta i czuje się, nie wiem, źle, bo nie ma akceptacji z jakiejś strony, to właśnie fajnie by było, żeby na przykład, nie wiem, jak widzę takie osoby publiczne jak my, w socialach, które pokazują swoje życie i dają jednak tą iskierkę nadziei, że kiedyś może być fajnie. Też żeby na przykład, nie wiem, napisały, kiedy nie mają się do kogo zwrócić, że hej, słuchaj,
nie wiem, czy się przebije przez DM-y, ale jest mi źle, no i wtedy też fajnie by było na przykład takiej osobie w jakiś sposób pomóc, żeby nikt nie czuł się sam. I być może też wasza obecność w Azji Express w sobotę o 19.30, jak tam czytam w mojej podpowiedzi, pomoże nieotwartym by się zapytać, otworzyć. Ja się tylko chciałem zapytać, kiedy będzie ta okładka w Vivie, nasza. Tutaj puszczamy to zapytanie bezpośrednio i odpowiedź wraca do was niedługo. Ale szybko. Jaki środek was nie interesuje, tylko okładka. Tylko okładka, no. Dobrze, no to wysoko postawiliście poprzeczkę, ja pytam, wam odpowiadam, do zobaczyska. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, bardzo dziękuję.